serdecznie wszystkich Państwa przywitać. Przywitać Państwa na finiszarzu wystawy od Juliusza do Joanny, malarskiej pasji Kossaków i związki z Kraszewskimi. Proszę Państwa, wystawa ta była, no mieliśmy przyjemność otwierać tą wystawę na początku września bieżącego roku. Ona została zorganizowana z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa. Chcieliśmy, no i myślę, że udało nam się też przez tą wystawę wpisać się właśnie w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Motywem przewodnim tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa był taki temat żywe dziedzictwo, tradycje od pokoleń i poprzez tą wystawę chcieliśmy, proszę Państwa, pokazać tradycje malarskie w rodzinie Kossaków. Ja oczywiście za chwilę zaproszę wszystkich Państwa jeszcze raz na naszą salę, na wystawę. Autorkami wystawy jest pani Dorota Dymianik i pani Dorota Ugryniuk. Jedna z pań opowie nam jeszcze bardziej szczegółowo o tej wystawie, o tym, co prezentowaliśmy praktycznie, można powiedzieć, na tej wystawie. Dlatego, że od jutra no, już będziemy ją niestety demontować. Musimy zwrócić eksponaty, bo część tych eksponatów, która prezentowana jest na naszej wystawie, trafiła do nas z różnych muzeów, z Muzeum w Białymstoku, w Kielcach, w Sandomierzu, z Muzeum Łazienki Warszawskie, z Muzeum Lubelskiego. I proszę Państwa, natomiast w dalszej części naszego spotkania chcieliśmy zaproponować Państwu tutaj takie spotkanie z panią Iwoną Wyszetycką. Chcemy zaproponować tutaj Państwu spotkanie z panią Iwoną Wyszetycką. Pani Iwona jest muzealnikiem, jest artystą, prywatnie jest żoną pana profesora Stanisława Baja. Opowie nam tutaj o kulisach tworzenia wystaw, czyli o takiej typowej pracy muzealnika, jak wystawy powstają. Oddaję głos tutaj paniom, które wspólnie z panią Iwoną poprowadzą dalszą część naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszy raz organizujemy finisarz i wymyśliłyśmy sobie, że chcielibyśmy razem z panem dyrektorem, my chciałybyśmy państwu opowiedzieć troszeczkę w ogóle, jak powstają wystawy, ta akurat wystawa ma takie wyjątkowe, że tak powiem, korzenie. I to wcale nie jest tak, że po prostu powiesi się obrazy i wystawę mamy, o czym Państwo pewnie zdajecie sobie sprawę, z czego dajecie sobie sprawę. Dlatego chcielibyśmy porozmawiać trochę o tym i zachęcić Państwa, żebyście brali udział w tej rozmowie. Zapraszamy do zadawania pytań i do udziału w tej rozmowie, bo tak jak wspomniałam, ta wystawa ma taki niebanalny początek. Proszę Państwa, zaczęło się od zwykłego artykułu w Onecie. W pewnym momencie siedziałyśmy w pracy, każda coś tam przy swoim komputerze robiła, i przychodzi Dorotka, mówi, ty wiesz, co ja przeczytałam? Tą historię o Simonie Kossak, o Joannie Kossak, o jej dzieciństwie. Prawda? Tak, ja byłam bardzo oburzona, że rodzina Kossaków, generalnie to Jerzy i Elżbieta, byli takimi rodzicami, którzy nie szanowali swoich dzieci. Ten artykuł właśnie o tym traktował, w jaki sposób Simona, Gloria, jej siostra były traktowane w swojej rodzinie. I ja taka oburzona, wiedząc, że Dorotka znała profesor Simonę Kossak, poszłam do niej właśnie z tym oburzeniem swoim i mówię do niej, ty wiesz? I, a Dorotka mówi, a ty wiesz, że Joanna Kossak mieszka w Białowieży? I od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Tak, zaczęłyśmy się zastanawiać, czy nie mogłybyśmy zrobić jakiejś wystawy pani Joannie Kossak. Dorotka mówi, no to ty się z nią skontaktuj, zobacz, co ona tam robi, czy udostępni nam swoje prace. No się okazało, proszę Państwa, że pani Joanna Kossak, ci z Państwa, którzy byli na wernisażu, to pewnie pamiętają, że to jest bardzo ciepła osoba, pięknie opowiada. No ale się okazało, że pani Joanna Kossak to nie ma tyle prac, żeby można było jej zrobić indywidualną wystawę. No ale tak szkoda nam troszeczkę było, żeby zaniechać tego pomysłu. I wymyśliłyśmy sobie, że pokażemy ją na tle jej przodków. Temat Europejskich Dni Dziedzictwa też nas do tego zachęcił, prawda? Więc tutaj wszystko nam się tak jakby zgrało. No i zaczęła się wielka przygoda. Pani Joanna zgodziła się, tak, że to dobry pomysł, że pokażemy jej obrazy na tle jej przodków, że to jest takie dla niej taki oczywiście zaszczyt i tak dalej. I zaczęło to się pomału kręcić, no ale co, pokażemy same obrazy, proszę Państwa, tak nie działa. I zaczęła się przygoda, wysyłanie kwerend do różnych instytucji, żeby się dowiedzieć,
co właściwie możemy pokazać oprócz tych obrazów. Zaczęłyśmy szperać, trochę szukać informacji. Znalazłyśmy piękne zdjęcie z pracowni na Kostakówce i nasz pierwszy pomysł to był taki, żeby pokazać, żeby odtworzyć fragment tej pracowni. I na tym zdjęciu, proszę Państwa, oprócz Wojciecha Kossaka malującego, to był koń. Stał taki koń, no żywy prawie koń. Pan dyrektor się dowiedział, że szukamy konia, to jeśli będę Państwu mówić, jakie były... No pomagają szukać. Ale w poszukiwaniach konia była do Sanko, że Pana Pani Iwon, tak? I Pan Profesor, tak, tak. Też były rozmowy. Pani dyrektor, przecież pomagałem, no jeden pod Warszawą znalazłem. Tylko mało żywy. Tak, to prawda, panie dyrektorze. Państwo też tak anegdotycznie to znalazłyśmy też konia w Kruszynianach. Tam mają co prawda z plastiku, ale jest pięknie wykonany i rzeczywiście imituje konia, a my tego konia chciałyśmy tylko po to, żeby to piękne siodło wyeksponować. No ale okazało się, że tam do tych Kruszynian koń przyjechał tirem. On się nie mieścił w żadnym samochodzie. No więc jak się dowiedziałyśmy, że trzeba wynająć taki duży samochód, to zrezygnowaliśmy. Zresztą tam niekoniecznie chętnie chcieli nam tego konia wynająć. No i powstała właściwie taka pracownia symboliczna, prawda? Przypominająca tylko tak jakby trochę nastrojem, trochę tych eksponatów jednak z Kostakówki się udało znaleźć. Tak, ale tych zmian takich, Dorotka, pamiętasz, bo proszę Państwa, w ogóle przygotowania do wystawy trwały ponad rok. W ogóle pierwszy pomysł opracowania tej wystawy był w sierpniu poprzedniego roku, tak. Więc ciągle myślałyśmy, rozmawiałyśmy, nawet jedna z uczestniczek wernisażu, koleżanka nasza wspólna na wernisażu mówi do mnie, wiesz, musiałam przyjechać na ten wernisaż, bo przez rok już się tyle nasłuchałam o tych Kossakach, że po prostu musiałam przyjechać i to zobaczyć. I chciałam powiedzieć o tym, że tych zmian było bardzo dużo i czasami właśnie one wynikały z tego, że czegoś nie mieliśmy, a czasami wynikały z tego, że mieliśmy za dużo, bo wymyśliłyśmy sobie na początku, że będziemy mieć jeden obraz Juliusza Kossaka, jeden Wojciecha, jeden Jerzego i obrazy Joanny. Natomiast jak się później okazało po kwerendzie, że my mamy już tyle tych obrazów, to musimy w ogóle zmienić całą koncepcję wystawy i w ogóle to, że nie ma w jednym miejscu zrobionej tej pracowni na Kossakówce, tylko cała sala tak jakby ma ducha tej pracowni, to właśnie wynika z tego, że brakowało nam miejsca. Miałyśmy już tak dużo obrazów, że po prostu trzeba było zmienić koncepcję. No i ta koncepcja się zmieniała co chwilę. Ale też trzeba powiedzieć, że dlaczego się to tak zmieniało? Na początku znalazłyśmy Muzeum Okręgowe w Tarnowie, które ma piękne portrety sanduszków namalowane właśnie przez Juliusza Kossaka i nasz taki pierwszy pomysł to właśnie było wypożyczyć te trzy czy cztery obrazy, które będą w jakiś tam sposób pokazywały przodków Joanny. Ale proszę Państwa, to nie jest tak, tutaj panie, które przed nami pracowały w muzeum, to doskonale to wiedzą, że to nie jest tak, że człowiek zamarzy, że chce mieć taki obraz, to od razu tak się dostanie. Trzeba spełnić pewne warunki, jest do wypełnienia taki specjalny protokół, w którym pytają o wszystko, o wszystkie zabezpieczenia, jakie są w muzeum. No i się, proszę Państwa, okazało, że Muzeum Okręgowe nam przysłało umowę na użyczenie tych obrazów, a gdzieś na końcu okazało, że nie mamy ochrony osobowej. Tak, a my przecież monitoring mamy po to, żeby wyeliminować tę ochronę osobową, prawda? I tutaj jest taka bariera i niestety odmówiono nam i wtedy zaczęłyśmy szukać w innych muzeach, przywiedziałyśmy też z kwerendy, gdzie są te prace i tak to się potoczyło. Pani Iwon, poprzez 30 lat Pani pracowała w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Jak Pani wspomina swoje wystawy, których ma Pani na koncie bardzo dużo przecież? Może zanim to powiem, to tutaj chciałabym podziękować bardzo serdecznie panu dyrektorowi i paniom za zaproszenie, bardzo jest mi miło, ale też panie jak gdyby uchyliły rąbka tajemnicy pracy, która jest właściwie za kulisami tego, co się dzieje w momencie wernisażu, prawda, otwarcie. Proszę Państwa, to co panie tutaj opowiadały, to ja chylę czoła, bo przede wszystkim ten zawód muzealnika, obojętnie w jakiej placówce pracujemy, ten zawód wymaga pasji. A panie taką pasję mają.
to naprawdę gratuluję, bo bez pasji, bez zaangażowania, bez oddania swojego czasu, bo czas nie kończy się w momencie, kiedy wychodzimy z pracy. No, oczywiście. To się zaczyna. Bo bardzo często pewne prace możemy wykonać w swojej macierzystej placówce, ale jest nam tak, że z całym biurem, prawda, czy z notatkami, czy no, z jakimś tam etapem pracy, przychodzimy do domu i po pierwsze myślimy o tym, to jest temat, który nam towarzyszy cały czas. My praktycznie cały czas wisiałyśmy na telefonie. Jesteśmy z osobą, która nam towarzyszy w tej pracy, no i wieczorami, nocami pracujemy. Thank you.